Dzień na kanale Łączy Nas Piłka. Gościmy dwóch zawodników, którzy wydatnie przyczynili się do pokonania Islandii. Kacper Wełniak, Mateusz Praszelik, ale panowie, od razu was tutaj przyjemnie zaskoczę. Nie ja wam będę zadawał pytania, a ktoś bardziej merytoryczny, czyli wasi koledzy z zespołu. No to zaczynamy. Jaka była najśmieszniejsza rzecz, którą zrobiliście w kadrze? No to chyba, jak nie wstaliśmy. Z elementem, nie? No. No jak nie wstaliśmy na... To był trening, tak? Tak, w trening popołudniowy, pierwszy dzień na UEFA Development i wyszła taka śmieszna sytuacja, później się z tego śmialiśmy na początku, przerażenie wiadomo, zeszliśmy na dół, no i trener chciał nas wyrzucić ze zgrupowania. Powiedział, że już mamy jechać do domu. Nie bardzo za wesoło, ale w pokoju było wesoło, bo pierwszy się obudziłem, zadzwonił do mnie kierownik i powiedział, że jesteśmy spóźnieni. Budziłem szybko Praszela, a Praszel... wyskoczył, ubiera buty, ja patrzę, gdzie on idzie, mówię, gdzie ty wychodzisz, a on do mnie, że na kolację. Więc ja tak na niego patrzę, na jaką kolację, przecież jest trening, on taki zaspany, nie wie, o co chodzi w ogóle i w końcu się spakowaliśmy i wyszli na ten trening i na dole już nie było wesoło. Wymieńcie po jednej ulubionej osobie ze sztabu. Moją ulubioną osobą jest chyba trener analityk Tomek Wodarek. Moją ulubioną osobą jest trener Zbigniew Harjar zawsze. Na każdym treningu praktycznie staram się dogryzać, ale to chyba tak w formie zabawy, bardziej śmiechu i lubimy się z trenerem nawzajem. Do ciebie, Wełna. Wyjaśnij, dlaczego kierownik mówi na ciebie odkurzacz. O, ciekawe pytanie. Śmieszna sytuacja, bo byliśmy kiedyś na drugiej fazie eliminacji do Mistrzostw Europy rocznika 99. I mecz był w Pruszkowie z Irlandią i umówiliśmy się z kierownikiem, miałem mu coś tam do przekazania i jak to u młodzieży często bywa, jakieś malinki się pojawiły na szyi, tego typu rzeczy i kierownik zapytał, co mam tutaj na szyi. No i mój tato kiedyś, jak przyjechałem z tym do domu, powiedział, że pewnie bawiłem się odkurzaczem. No i taki głupi tekst poleciał do kiera i kiera od tego czasu była na każdym grupowaniu do mnie odkurzacz. Mateusz, ja mam pytanie do ciebie. Ile czasu na siłowni spędzasz, że masz taką dużą łapę? To pytanie było skierowane do mnie bez sensu, bo Mateusz bardzo dobrze wie. Razem trenujemy. Spędzam tyle samo czasu, co ty, Mateusz. Panowie, powiedzcie nam, jak wy to robicie, że jesteście tak przygotowani pod względem technicznym i motorycznym na każdym meczu w kadrze? To pozwoli nam być lepszymi piłkarzami. Tutaj Michał Skóra, śmieszek drużynowy, pytania zadaje. Gwiazda naszej drużyny pyta się, jakie mamy umiejętności. Sam ma największe umiejętności z nas, a pyta się przeciętnych zawodników w tej kadrze. Ile czasu spędzacie przed meczami w łazience? Kacper, no odpowiedz na to pytanie. Ty spędzasz bardzo dużo czasu przed meczami, nie wiem, w szatni, w hotelu. Nie sprecyzował. W hotelu. Tyle co, żeby się wykąpać zawsze przed meczem. I żeby ustawić swoje włosy jakieś, załatwić. Sprawy fizjologiczne. Tak, wiadomo. Wełna, drugie pytanie dla ciebie. Skąd się wzięła ksywka kolega PlayStation? Na pierwszym moim zgrupowaniu byliśmy w Irlandii Północnej. Rozgrywaliśmy tam dwumecz i o 22.40 po ciszy nocnej grałem na PlayStation u kolegi Mateusza tutaj i Mateusza Szweda. I przyszedł trener Hołubiec. I wtedy na odprawie przedmeczowej trener Wójcik w żartobliwy sposób miałem numer 19, więc jako ostatni na liście zawodników i przedstawiał wszystkich po kolei, no i byłem ja ostatni, Kacper Wełniak, i przy mnie była taka chmurka z PlayStation w tej chmurce, tak jakbym o niej myślał i stąd się wzięła ta ksywka i kolega PlayStation do mnie mówił przez całe zgrupowanie. Opowiedzcie nam, jak wyglądała wasza rozgrzewka w przerwie meczu z Rumunią. Graliśmy 2-2, nie? No. To był drugi mecz. Był ja, Kacper właśnie, Szymon Zalewski i Marcin Grabowski. No. Rozgrzewka, powiemy tak, była intensywna na swój sposób. Graliśmy swoje gierki. Nie rozgrzewaliśmy się, tylko graliśmy sobie... O tak, kto dłużej będzie mieć... Nie było mowy, że mamy wchodzić, więc graliśmy sobie takiego przysłowiowego dziadka. Gra na utrzymanie 2-2. Tyle. Powiedzcie, co śpiewacie do kelnerek w Izraelu. No to następne pytanie. Ja mam pytanie do was obu. Czy nie boicie się być razem w pokoju po tych wszystkich spóźnieniach?
Nie, ja nadal jestem przekonany, że to tylko nasza głupota, że się spóźniamy, bo budziki nam dzwonią, budzimy się, ale po prostu je wyłączamy i idziemy spać dalej. To, że jesteśmy razem w pokoju, tutaj nic nie ma w ogóle do rzeczy właśnie. Jakbym był z Bartkiem, czy Kukułowiczem, czy z obojętnie z kim, to budzik by nie zadzwonił, czy by zadzwonił, też bym zaspał, więc to nie robi różnicy, z kim jestem w pokoju. W materiale, którym był Michał Skóraś i Szymon Zalewski, oglądaliśmy go wielokrotnie i było, że dbamy o atmosferę. No, to już nie w naszej ocenie leży, tylko w ocenie chłopaków. Ale myślę, że mówili prawdę, że potrafimy zadbać o atmosferę. Kiedy jest gorzej, to potrafimy zrobić, żeby było lepiej. Znamy się od 2014 roku, kiedy razem przychodziliśmy do klubu. Ja chyba tylko tydzień wcześniej od Mateusza. W sumie od razu tak złapaliśmy wspólny kontakt, nie? No, czasami były gorsze momenty, były lepsze, ale jakoś teraz się ustabilizowało i... Mamy ze sobą dobry kontakt. Mamy ze sobą dobry kontakt. Możemy sobie wszystko powiedzieć.